4:41. Siedzimy sobie w McDonaldzie na lotnisku. Jesteśmy już na lotnisku Milano-Bergamo i załapałyśmy się na jakiś wcześniejszy bus. No i co? Stoimy i czekamy. Jak się czujesz? W sumie ja jestem fresh and fruity. Nie wiem jak inni. No właśnie ja też. Byłyśmy jakieś 3 godziny, ale ja totalnie tego nie czuję. W sensie pewnie w którymś momencie po prostu padnę, ale... Dotarłyśmy w Mediolanie. To 3-dniowe, słuchajcie, bilety. Jesteśmy w zamku. Musimy się do zamku. Chciałyśmy dotrzeć do parku, żeby sobie odpocząć pod drzewkiem w cieniu, ale... No, dotarłyśmy. Zaraz wam pokażę tutaj tą okolicę, gdzie sobie siedzimy. Tak to jest, to bo budynek. No, teraz szukamy powrotu do naszego mieszkania, bo zostawiliśmy te bagaże na dworcu. Musimy patrzeć na dworze i wrócić do mieszkania, w którym nie będziemy kupować. Update, założyłyśmy obozowisko. Rozbiłyśmy dzień pierwszy kempingu. Ale Boże, to jest najpyszniejszy sok, jaki piłam w swoim życiu. Musisz go spróbować. Was na apartment tour. Tu się wchodzi. Kuchnia cała zasypiona, nie patrzcie na to, bo robiłyśmy sobie kolację. Tu jest kanapa, która się rozkładana do łóżka. Są kobiety. Jakieś obrazy. Dalej, czekajcie, bo ja nie ogarniam dalej to światła. Dalej jest tak, tu jest łazienka. W ogóle zajebiste to mieszkanie. Brakuje tylko klimatyzacji tak naprawdę. Kibel, nawet jest ten brodzik. Prysznic, tutaj jest jakiś schowek. Poduszki, wszystko jest elegancko. Tutaj był ładnie stał ten fotel. I tu jest lampa. W ogóle mega zajebiste oświetlenie moim zdaniem jest w tym... Dobra, nie wiem jak się to zapala. Ale bardzo fajne oświetlenie jest w tym domu. Są nasze walizki, no nieważne. Taki jest daszek. Tu jest drugie łóżko i Klaudia. No i tutaj jest nasz widok z drugiego okna. Spotkałyśmy dziewczyny z Polski naprzeciwko. Udało nam się opuścić nasz apartment. Dobra, szybki fit check. Proszę. Co macie na sobie? Inspirowany chłopcem na perfekcję. Dobra, Klaudia. Oczywiście, prawda. Inspiracja bogata. Wifi. Na wakacjach. Z budżetowym Miu, bo na normalnym mnie nie stać. Cute. Yes. Słodka. Yes. No i teraz uwaga, ostatnia najważniejsza. Ja,
tu jest inspiracja. Taki trochę, taka reformacja taka kościelna. Tak, reformacja kościelna. Gotka kościelna. Hejka. Wracamy właśnie do naszego super mieszkania. Ostatnie słowa, jakie mogą paść z moich ust. Także żegnam się z wami. Mam nadzieję, że jeszcze się usłyszymy. Ale jeśli spojrzycie sobie teraz na tą linię na YouTubie, to jest i będzie 0 minut, to znaczy, że straciłam go totalnie. Cześć wszystkim. Hej. Dojechałyśmy do nad jezioro Leko. Nie wiem, czy tak się nazywa to jezioro, ale tak się nazywa ta miejscowość. Nie, jezioro Como. To jest nie, no co ty, Como, to do Como? No, ale jest napisane, że Leko to jest małe brama. Como. Nie, to jest brama do jeziora Como. W każdym razie jechałyśmy tutaj godzinkę z Mediolanu. Bardzo przyjemna podróż. Ten pociąg przypominał mi PKM-kę. No i zostajemy sobie dzisiaj tutaj na cały dzień. Co zaraz będziemy iść taką piękną promenadą. Patrzcie, jak to wygląda. Ja jestem zapchana już. Tam są góry. To jest przepiękne jezioro. Pamiętnika podróżnika. Dotarłyśmy do centrum Leko. W poszukiwaniu plaży przyszłyśmy już jakieś 150 km tak na oko. No i... Oto plaża dla łódek. Znalazłyśmy plażę dla łódek. W ogóle chyba okazuje się, że w tych jeziorach nie można się kąpać. Nie wiem, po prostu nikt się nie kąpie. To jakaś kąpania. Jest zakaz kąpieli na większości kąpielisk. Oczywiście debilki nie sprawdziły, czy jest taka możliwość tłuszcz jeziora od początku do... Tak, przeszliśmy chyba prawie całe jezioro, ale pokazuje, że plaża, na której prawdopodobnie nie na 100% można się kąpać, jest za 4 km, czyli godzinę z buta. Rozważyłyśmy już opcję Uber, stop, rower, hulajnoga, piechotą i... W sumie to i tak, i łódką. No w sumie to i tak idziemy, więc pewnie się skończy, że dzień relaksu będzie dniem kolejnej tułaczki i marszu, ale warto dla takich widoków.
kochani, czy wy widzicie to, co ja? Znaleźliśmy chyba punkt jedyny na całym wielkim jeziorze Como, w którym dozwolona jest kąpiel. Ale czy za darmo? Tego jeszcze nie wiem. Ogólnie jest burza jakaś. Ale Boże, dosłownie zerwała się taka burza. I zaczęłyśmy biegać po parkingu i pytać się wszystkich ludzi, czy wezmą nas daleko, do centrum, do miasta. I dziewczyny pojechały z jakimś typkiem, który je zawiózł na dworzec, a my dalej pojechałyśmy z jakąś babą z Peru, która zabrała jeszcze całą rodzinę i nas w jakiejś czteroosobowym aucie. Aucie typu właśnie to. I jakaś mała dziewczynka w foteliku, ale siedziała mi na kolankach. Ogólnie dalej pada deszcz, ale tam w sumie troszeczkę się chyba przejaśnia. Hej, witajcie w kolejnym dniu. Jedziemy do Muzeum Armaniego. Jesteśmy już po kawie. Dzisiaj posłuchaliśmy trochę dłużej, bo jest godzina 13, nawet coś po. Więc dzisiaj jest tak troszeczkę pogoda, no wiecie, po tej burzy jest dalej deszcz i jest dzisiaj troszeczkę też chłodniej. To jest w sumie spoko, bo jest idealna temperatura moim zdaniem. No, ale dlatego też jeździmy sobie dzisiaj do jakiegoś muzeum. Przynajmniej taki jest plan. Jesteśmy w jakiejś takiej dzielnicy nad kanałem. Dzielnica nazywa się chyba Navigli, czy jakoś tak. Idziemy dzisiaj do Como. I miała być burza i deszcz, ale zobaczcie. A na razie jest słońce. Patrzcie na to, jak się rozpadało, ale siedzieliśmy w jakiejś kawiarence i obok nas siedziały jakieś słodkie dwa włoskie dziadki. Znaczy ten jeden pan, on chyba był zagraniczny, bo miał tak ładny pan, akcent, że... On wyglądał jak Brytyjczyk trochę. Tak, podróżnik. Tak, i oni z nami zaczęli coś tam rozmawiać, gadali... A na początku właśnie jeszcze gadałem z tym jednym dziadkiem na migi, bo on siedział naprzeciwko jakby nas i on takie, że no coś tam raining i tak wiedzę, że tak, że zimno, a ja no i w końcu do nas podróż. Się nas pytał, czy mamy parasole, a my mu powiedziałyśmy, no że nie, bo nie spodziewałyśmy takiej pogody. I on takie, że to nie może tak być, że my nie mamy parasoli, a my no trudno, to przeczekamy, nie? I oni wyszli, po czym za chwilę wrócili i kupili nam dwie parasolki, żebyśmy nie zmarzły i nie zmokły. Jakby było to hell.